Okej, okay. To zaczynamy nagrywanie kolejnego odcineczka. Po tym jak dowiedziałem się, że gra jest zbugowana, nie jesteśmy w stanie nauczyć się niczego od Korangara i Lee, zdecydowałem, że chyba nauczy się walki bronią jednoręczną i zrezygnujemy z toporu Lee. Na ten moment zaczynamy misję z Chromaninem, po czym pójdziemy wykonywać dalsze misje fabularne. Aby zacząć misję z Chromaninem, muszę przeczytać księgę, którą mam tutaj oto w ekwipunku. Znalezioną w wieży mgieł. Już wiemy, że następna księga znajduje się w miejscu, gdzie rozmawiamy z Urszakiem w późniejszej części rozgrywki. Także ja tam lecę, wypiłem sobie mikstureczkę, w której będziemy biec dłużej, bo mam dwa rodzaje, taką z krótszym czasem biegania i z dłuższym. Wypijemy sobie dłuższą, żeby dłużej sobie pobiec. No i lecimy tam na te ruiny. Po ruinach ruszamy do miejsca, gdzie jest taka wysepka przy starym obozie. Biegały topielce. Tam będzie następny Chromanin. Następnie ten, który lubi znikać naprzeciwko nowego obozu. Powiedzmy sobie szczerze, przyjść tutaj tylko dlatego, by móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty gnido! Stary obóz ma was gdzieś! Wykończę cię z wyjątkową przyjemnością. Dobra, już prawie jesteśmy tutaj, mordki. Już prawie jesteśmy. Bo widzicie, tam stara wieża Xardasy zatopiona, a tam nowa. To sobie skoczymy. Hopciu. Hopsiasia. Straszne te wrony zasrane, drąpizdę. Dobra, skoczyliśmy sobie tutaj, tutaj. Tu, bum, cium. Nie bez i nie w dół w górę, ty chamie podły. Idiot. Bez i idiot. Jezusku, umiej mnie w swojej opiece. Skraszowało mnie jak chama starego. O! Udało się, mordy, oszukać przeznaczenie. Mamy kolejna księga! Znalazłem twoją księgę. Dawid pyta, jak później nakurwiamy w Skama po live? Jak chcesz, to możemy spróbować. Dawno nie grałem, zobaczymy, co się tam odpierdziela. A tutaj zapisujemy pod dwójeczką. Pięknie, wszystko, cacy. Teraz tak, wypijamy mikstureczkę. Albo nie, idziemy stąd z buta, nie? Myślę, że się zabije stąd. Jest! Przeżył skurczybyk twardy. Mogę wyciągnąć broń, ale mi się nie chce ta... Patrz, ale z jednoręczną bronią będzie lepiej. O. Dobra, to teraz lecimy. Do kolejnego miejsca w naszej przygodzie. Okej, mam nadzieję, że się nie zabije przez zły timing. Okej. Z jednoręczną jest o wiele lepiej tak skakać. Szybciej machasz. Bum. Ładnie. Wracaj, tchórzu!
Dobra, Mortki, a teraz tak na serio. Uczymy się broni jednoręcznej? Bo szczerze wolę wydać te punkty i być mistrzem w jakiejś walce i mieć szansę na kryta, niż zbiegać z zajebistą bronią dwuręczną, ale bez żadnych tych bonusów, bo się zbugowało. Myślę, że jakby zapisać grę i ją przeinstalować i później sobie wyskopiować, to dałoby się to naprawić, ale chyba nie warto. Bo tutaj Milton czeka. A nagramy kiedyś coś z Gothic Online. Gothic Online. Myślę, że można było. Hoho, gościu został strzała w plecy. Myślę, że można było nagrać coś z Gothic Online. Jak się okaże, fajna gierka. Worf. To czemu nie? Kupice, dawaj skrzydła, chamie. Nie no, królik tylko siedzi mi pod biurkiem i sra. Niewychowany ham. Na pasztet idziesz! Frejżyno, włochata. Zero z ciebie pożytku, tylko srasz. Dobra, mamy kolejną książkę. Trzeba ją przeczytać. Znalazłem twoją księgę. Teraz musimy iść do nowego obozu i zapiszemy sobie przed zrobieniem tego, bo gra się może skraszować znowu. Pod siódemeczką. Lecimy. Trzymajcie kciuki, żeby nie było krasza. Udało się. Dobiegniemy. Jeśli myślisz, że... Pogadajmy lepiej o czymś innym. Jak Nibezi. Spokojnie, nic się nie stało. Spokojnie, nic się nie stało. Biegnij bez i. Biegnij bez i. Kurde mole. I skok. Siup. W radzie jesteś? Dobra, mamy kolejną książkę. Przeczytajmy. Znalazłem twoją księgę. Wracamy do obozu na bagnie. Ale najpierw standardowo zapiszemy, tym razem ósemeczka. Radio, a widziałeś co dodali do Call of Duty? Jest! Nie zbugowało gierki. W tej historii. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Tak długo, jak nie to wie, co nie. Nie no. O tym różowym dilto? Nie, nie, nie. Ludzie zawsze. Wiem, że jest taka nowa broń, mele, ale to nie to. Dodali tryb solo. Wczoraj zagrałem po streamie i miałem pierwsze miejsce. Przy czym takie akcje klaczowe, że hu. Ale tylko 6 killi niestety.
No, jakby były duo, to też by było kozacko. Teraz w Apexie spadnie liczba graczy, bo wszyscy będą grali Call of Duty. Jak nie dodadzą solo i duo, to stracą graczy. Wyjadek się tu ukrywał. O, wilczek! Nie ma wilczka. Widzę już chromanin stąd. Jest chromaninu. Zbugowało gierkę mordy znowu. Patrz, i nie mogę zapisać. Nie no, ta gra się chuja. I znowu tutaj. Ta gra się chuja. Strasznie. Proszę cię, kurwa, proszę cię, Gotik, weź ty nie odpierdalaj dzisiaj maniany. Krzaczy i kraszuje się to jak jasny chuj. Już chyba vanilla wersja lepsza, bo nie ma tyle problemów. Strane liście nie do przejścia. Nie chciałbym. To się chyba nigdy nie skończy. Biegnij bezimienny, biegnij. Na plażę lecimy. Po kolejną księgę. Na plaży fajnie jest. Leć. Leć, Beży. Beży, leć. Jeszcze jedna mikstureczka. Wiemy, że były potworki. Ścierwojadzik po drodze i wilk. A wilk gdzie? Jest. Paguś nie trafił wilka trzy razy przy mistrzu kuszy. Trzeba jednak trochę ładować punktów zręczność. Zrobimy to po wymaksowaniu siły oraz po walce bronią jednoręczną.
Bo Chromani nie znajdziemy nauczyciela. Wiecie, jaki będzie problem? Wiesz, Inos, jaki jest problem? Zgadnij, jaki będzie problem z bronią jednoręczną. A tu sobie zapiszemy. Znalazłem twoją księgę. Dobra. I teraz do jaskini. Jaki? Hello, my friend. I don't understand. I'm so sorry. But it is nice that you came to my stream. Hello and greetings. I hope you are Gothic fan like we. Gothic 2 Odyssey? Oh, Gothic 2 is the best. Maybe after Gothic 1 I will play Gothic 2. Night of the Raven. Ok, psujemy grę i lecimy po ostatniego Chromanina. Chromanin. Jaki problem? Inos, jak zgadłeś, to jaki problem będziemy mieli z bronią jednoręczną? Patrz, ile były grudy. Ostatni Chromanin. Amulet witalności, bardzo fajny. Chyba go znalazłem w innym, lepszym świecie. Zabiłeś jednego z nas. Tam drugi? Lecz się, ziomek. Nie ma przyzywania. Nie mamy nauczyciela. Ten obok Korangara mi może nauczyć broni jednoręcznej. Może mi nauczyć kord broni jednoręcznej. Problem jest z tym, że sprzedałem miecz blizny. I będę musiał go odnaleźć. Dlatego ruszamy do nowego obozu, nauczyć się jednoręki i znaleźć miecz blizny. Którą mamy godzinę? 14, spoko. A masz hajs? Mam, ale jak coś to pobijemy nauczyciela. Mam tylko nadzieję, że nie sprzedałem mieczu blizny w starym obozie. Bo jeśli nie znajdę osoby z tym mieczem po zamknięciu starego obozu, to będzie lipa. Patrz, zapisałem grę i znowu ją zbugowało. Nie no, chyba tego Gothica odpuszczę sobie. Jak mam się pierdolić tak z tym. Durna gra. Chyba oryginalna wersja działa o wiele lepiej. Bo jak będę przychodził Noc Kruka, to chyba będę grał oryginał bez żadnych modów, bo to jest przecież kpina. No, sprzedałem miecz blizny, no bo szczerze mówiąc chciałem grać bronią dwuręczną, nie był mi w ogóle potrzebny. Nie bać cię, Gothic.
Acz na wcześniejszych streamach aż tak się nie bugowało, ale wiecie czemu się aż tak nie bugowało? Bo nie używaliśmy teleportów aż tak często. A teraz odkąd mamy teleporty to... Kurwo jebana gotikowa cioto, grę dla pist. Cię kurwa gówno nie umie teleportnąć, bo od razu wypierdala gierkę. No ja pierdolę, to jest trochę przesada. By nie można było spokojnie kurwa nagrać i zagrać, bo będzie jebana pizda non stop się zacinać, jak tylko się teleportniesz, albo próbujesz zapisać grę, albo przeczytać książkę. Zaraz będzie ją wypierdalać nawet jak będziemy patrzeć tylko na nią. Może wyjdę na zewnątrz jaskini i wtedy się tepnę. Myślę, że to coś da. Zaraz coś rozpierdolę, przysięgam. Zasrane gówno. Jebane stare gry na nowych komputerach i jeszcze kurwa z modami, które się kupy nie trzymają. Dobra, inna próba. Lecimy do obozu na bagnie. Zamiast do nowego. I patrzcie, muzyczka się włącza, a grę ścina za straną. Jebane gotikowe kurwa gówno. Taka fajna gra, a taka zjebana, zbugowana, skraszowana. Jebać, płynę w pław do obozu na bagnie. Lubię ten widok spod wody. Wychodź sieroto jebana. A podbiegniemy sobie. Kawalątek. Sprawdzimy tam tego chłopa w kuźni, czy jemu czasem nie sprzedajemy miecza blizny. Później sprawdzimy bala.
I z nikim poza nimi raczej tutaj nie handlowaliśmy, więc... Wrócimy dalej. Przeszukamy nowy obóz. Jak w nowym obozie nie będzie miecza blizny... Zawsze to samo. To już nie wiadomo, gdzie będzie. Zawsze to samo. Dobra, tu zapisik. Zmuć tam! Zawsze to samo. Chciał to świe... Czy masz miecz blizny, przyjacielu? Nie masz. Jeśli myślisz, że... Nie powinieneś wieczą. Nie chciałbym być... Sprawdź mu u Bala Srala. Zbudź się! Chciał... Bal, ile ma miksturek? Skubaniec, będzie trzeba mu później podebrać jakieś. Opatrz, jakieś broni ma, dobra, tyle. Nie, mam iść do obozu, najpierw do starego obozu pogadać z magami, którzy są martwi. Później do Ksardupy pewnie. Dobra, czyli tutaj nie sprzedaliśmy, miejmy nadzieję, że sprzedaliśmy w nowym obozie. Kolejna próba. Jest! Frajerze bezimienny. Witaj. Obyś wrócił. Mogłem to temu sprzedać, Jordianowi. Witaj. Dobra, jemu nie. Mogliśmy jeszcze sprzedać to wilkowi. Kurwa. Zapomniałem kliknąć. Albo Kronosowi. Patrzmy najpierw wilka. Wilko jako ma kuszę na plecach. Kupuję lepszej zbroi. Nie mogę ci nic. Skupuj. Jeśli myślisz, że... Nie ma. Kronos, strażniku rudy. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Witaj. Siemanko. Poszuk. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. A nie ma tego mieczu blizny. Może. Tylko zachowaj to dla siebie. To się... Mogłem to sprzedać w starym obozie. Witaj! Tylko zachowaj to dla siebie. Ludzie zawsze się nauczą. Widzisz? To nie mój problem. Shit! Dobra, pohandlujmy się tu z ziomeczkami trochę. To nie mój problem. Być teraz w jego skórze. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcy. Czekaj! To nie było zbyt lepiej się w nic nie pakować. Jeśli myślisz, że... Romanina już nam nie trzeba. To dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. To się chyba nigdy... To się już więcej nie powinieneś wierzyć we wszystko. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Weźmy te bryłki. Coś jeszcze ma ciekawego dla mnie? Nie ma. Także nie wszystko mu sprzedał. Nie chciałbym być teraz. Lepiej się do tego nie mieszać. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. To nie mój problem. Przyjmij. Czy to ja to jeszcze z kimś mogłem handlować? Dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Zawsze to samo. Od razu wiedziałem, że będę nie, czyli załatwiało się inaczej. Przedmioty znikają po jakimś czasie. U handlarzy też myślisz? Jak tak, to jestem w dupie. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. A to wszystko przez buga. Jeśli myślisz, że... Zwłaszcza jeśli... To się chyba nigdy nie zmieni.
coś... Cholera, czekaj. Trudno, pamiętam. Będą kłopoty. Mam. A ty co masz, Izidro? Musisz uważać. Zbudź się! Na to, co mówisz, no do... Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Bro. To się już więcej nie powtórzy. Witaj. To się już więcej nie powtórzy. Silasem nie mogę handlować. Pobugowane są opcje dialogowe. Nie dotyczy. Silas powinien ze mną handlować. To jest wszystko popierdolone. Spokojnie. Patrz. Nic się nie stało. Trzymałem przycisk. I waliłem w prawo i gość nie użył ataku. Chyba gierka się broken zrobiła. Patrz. Silas ma chujowym, ja chcę grać z najlepszą bronią albo wcale. To już prędzej nie ładuje. Mówisz, że Uriziel jest tylko dwuręczny? To się chyba nigdy nie skończy. Pewnie masz rację. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. A do wolnej kopalni też już nie, do starej kopalni też już nie wyjdziemy, bo się zawaliła. A w niej... Pewnie masz rację. Mogłem też Janowi albo temu, co pilnuje rudy, sprzedać tę broń. Wiesz co zrobimy? W ogóle nie ładuję walkę bronią. Bo ja będę biegał z Urizielem później. A skoro już mam nie pakować żadną walkę, to pierdzielę. Nie będę biegał z bronią jednoręczną, najsłabszą. Bez miecza blizny to pierdzielę. Więc idziemy na rzeź. Idziemy na rzeź do starego obozu. Ale jeszcze jest, mamy jeszcze jedną nadzieję, którą jest kawalorni Skorpion. I też mogę coś sprzedać. Skarpion, czy ja ci sprzedawałem jakąś fajną broń? Siemano Olik, co tam u ciebie mordeczko? Witam cię serdecznie. Pokaż. Wrzask Berserkera, tyle. To są jego najlepsze rzeczy. Jeśli masz. Kusza, to kuszę już znamy. Kusza mamy mistrza. Wrzask Berserkera, wkurwiona broń. Fajnie brzmi, nie? Wrzask Berserkera. Dobra, idziemy do Miltenka. Pamiętasz, mnie kiedyś biłeś do mnie na live? Pamiętam, mordeczko. Często przychodzą ludzie na przykład... Cześć, dałem suba, liczę na to samo, wpadnij do mnie. No i zawsze tam przyjdę coś zobaczyć. Jak ktoś prosi, to czemu nie? Oni... nie żyją. Wszyscy zginęli. Nie mogłem im pomóc. Byłem za daleko. Ja... Uspokój się, Miltenie. Co się stało? Wymordowali magów ognia. Wszystkich, oprócz mnie. Ale nawet ja otarłem się o śmierć. Lepiej opowiedz mi wszystko po kolei. Od samego początku. Już dobrze. Uspokój się, przyjacielu. Wszystko zaczęło się od zawalenia starej kopalni? Zawalenia starej kopalni? Tak. To działo się tak szybko. Nikt nie zdołał 702 się suby masz, Olik? To gratuluję, zajebiście, mordeczko. Dawaj tysiaczka. Będziemy napierdzielać. Wszyscy będziemy tysiaki na kurwę, też będziemy sławni. Jak do tego doszło? Nie mam pojęcia. Kilku kopaczy stojących przy wejściu mówiło coś o potężnym wstrząsie i wielkiej chmurze pyłu z tunelu. Byłeś tam, kiedy to się stało? Tak, stąd wiem o zawaleniu się kopalni. Mówiłeś coś o magach ognia.
Wiem tylko, że wszyscy zostali zabici przez magnatów tuż po zawaleniu się starej kopalni. Kiedy wróciłem z naszej wyprawy pod kamienny krąg, strażnicy przy bramie rzucili się na mnie bez ostrzeżenia. Krzyczeli: zdrajca i spiskowiec! Ledwie uszedłem z życiem. Dlaczego magnaci mieliby wymordować magów? To bez sensu. A ja lecisz po tysiaczka, mordo, uda ci się. Strażników zaatakowali mnie natychmiast. Może Diego będzie wiedział więcej. Co grasz teraz na kanale? Był w obozie, kiedy rozegrała się ta tragedia. Fortnite? Powinieneś się ukryć. Najlepiej daleko stąd. Nie, Diego kazał mi pilnować drugiego wejścia do obozu. Proszę, porozmawiaj z Diego. Gdzie znajdę Diego? Ukrywa się po drugiej stronie obozu, w pobliżu tylnej bramy. Musisz z nim koniecznie porozmawiać. Do zobaczenia. Słyszałem tutaj... zwierzę. Chodźcie! Dobra. Napijemy się miksturki na życie. Wiecie co robimy? Mordujemy chamów. Mordujemy chamów na zewnątrz obozu. Naszą nową kuszą. Nikt nie widział tego, że umarłeś spawn kolego, że skuszy cię poprzebijali. Jeszcze raz. Haja, 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 haja. No dawaj, strażniku, kto z nas się pierwszy padnie? Może podskoczę bliżej. Mordon jest chyba nieśmiertelny. Ja Fortnite robię i dlatego mam tyle subów, bo sobie pytają, czy mogą zagrać. O, widzisz. A lubisz Fortnite? Czy tak robisz, bo jest dużo zainteresowanie? Lecher. Dobra, ten koleżka leży. Lecimy na drugą stronę obozu do Diego, pogadamy z nim. No tak, bo przejebałem na tej grę 400 zł. No widzisz, tak to jest, mordeczko. Szczerze to też dużo kasy przejebałem na gry. To jest Diego. Hej, bądź cicho. Cześć, Diego. Rozmawiałem już z Mildenem po przeciwnej stronie obozu. Dobrze, zatem wiesz już, co się... A słyszałeś o planowanym ataku na wolną kopalnię? Jak mogło dojść do zawalenia się kopalni? Jeden z kopaczy, któremu udało się uratować, powiedział, że kopiąc na najniższym poziomie, trafili na podziemną rzekę. Kiedy woda wdarła się do szybów, popękały podpory i runęła cała górna część. Tylko garstce ludzi udało się wydostać na powierzchnię. Co się stało z magami ognia? To długa historia. Opowiadaj. To nie pierwsza długa historia, której musiałem wysłuchać. No dobra. Na szczęście byłem właśnie w siedzibie magnatów,
kiedy dotarły do nich wieści o zawaleniu się kopalni. Kiedy Gomez dowiedział się o wypadku, oszalał z wściekłości. Wcale mu się nie dziwię. Jego autorytet mógł runąć w każdej chwili razem z kopalnią. Jasne. Kto kontroluje rudę, kontroluje całą kolonię. No właśnie. Przecież bez stałego napływu rudy handel ze światem zewnętrznym padnie raz dwa. Jeśli Gomez nie znajdzie szybko nowego źródła dochodu, ludzie przestaną go słuchać. I dlatego postanowił najechać wolną kopalnię? Cóż, obiektywnie rzecz biorąc, to jedyna szansa Gomeza na zachowanie władzy. 2 godziny temu 2 tuziny strażników wyruszyły w kierunku wolnej kopalni. To szaleństwo. Muszę uprzedzić nowy obóz. W takim razie lepiej się pośpię. Ale przecież nie przedrą się tak łatwo przez obronne fortyfikacje nowego obozu. Wcale nie muszą się przez nie przedzierać. Kilka miesięcy temu znaleźliśmy ścieżkę, która prowadzi przez góry wprost do wolnej kopalni. Widziałem strażników pilnujących zamkniętych bram. Trzymaj się z dala od nich. Zaatakują każdego, kto spróbuje dostać się do obozu. Obawiają się odwetu za napad na wolną kopalnię. Ale co stało się z magami ognia? Koristo i jego towarzysze byli jedynymi ludźmi w obozie, którzy zachowali zimną krew. Zabronili przeprowadzenia ataku i domagali się pertraktacji z pozostałymi obozami. Zabronili Gomezowi przeprowadzenia ataku na wolną kopalnię? No właśnie. Koristo i jego ludzie byli zbyt zadufani w sobie. Gomez przestał im ufać i kazał ich zdradziecko zamordować. I co teraz zamierzacie zrobić? To znaczy ty i Milton? Zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas, ale mógłbyś coś dla nas zrobić. Nie ma sprawy. O co chodzi? Znajdź Lestera i Gorna. Muszą się dowiedzieć o tym, co się tutaj wydarzyło. Powiedz im, że spotkamy się we czwórkę tam, gdzie zwykle. Jeśli znajdę ich przed tobą, przekażę im ostrzeżenie. Dzięki, przyjacielu. Trzymaj się. Dobra, zapisik. Nauczymy się od Diego, czego się da, czyli ściągamy amulet siły. Pierścień. Mamy 90 siły. Witaj! Ile nam się uda podbić? Możesz mi... Tak. Siła plus 5. Jesteś tam. Wróć. Tak. Siła plus 5. Umiesz już. Kurwa, 100 punktów. Jesteś tam. Wróć. To nauczymy się zręczności, nie? Może na maksa. Umiesz. Stało nam 5 punktów nauki. Umiesz ten wrót. Trzymaj się. Patrzcie, 100 siły, 100 zręczności. Raz, dwa pierścionki, amulet siły i mamy 140 siły, 100 zręczności. Aha, jeszcze mam jakieś miksturki na siłę. Zobaczymy, ile teraz będziemy bić z kuszy. Nieźle. Dobrze, dzięki Diego. Ja się podleczę, ty osłaniaj tyły. Okej, okay. Już wyciągam kuszę. Elo. Spartanek, pozdro od Olika. Siemanko Spartanek, ja pozdrawiam ciebie. Dzięki wielkie Olik, że przysyłasz swoją armię do mnie. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ale ich tu wykusiłem. Jesus. Strażnik bramy jeszcze miał te 100 rudy, co dałem, żeby móc przeprowadzić Dustiego do obozu na Wagnie. Jeszcze jakbyśmy szakala dopadli, a szakal chyba będzie, jak się nie mylę, przy wejściu do wolnej kopalni, tak? Dobra, biegniemy do górskiej fortecy pogadać z Lestarem o spotkaniu, a następnie musimy się dostać do Gorna, pogadać także z nim.
Szymon Suchocki, witam Ciebie wśród zamaskowanych, mordeczku. Dzięki wielkie za subiksa na YouTubie. Witam Cię serdecznie. Pozdro od Armii Olika. Pozdrawiam Was również, Armii Olika. Yo, yo, yo. Dzięki wielkie, że wbiliście na stream do zamaskowanych. I dzięki, że staliście się zamaskowanymi. Teraz należycie do dwóch armii. Armii Olika i Armii Zamaskowanych. Ja mam 200 siły, 250 zręczności, 56 many. Miecz Uriziel, zbroja wzmocniona magiczna. Przewajna walka 1 na maksa, 2H na maksa. A jak masz 200 siły, 250 zręczności? To jest możliwe tylko za pomocą kodów. Biegnij, wezi, biegnij, wezi. Ui. No i się zaczyna przygoda z drabinkami. No wiem, ale nauka jest tylko do 100. Tych mikstur siły i zręczności nie ma aż tylu, żeby podbić do 250 zręczności. Nawet 200 siły by było ciężko osiągnąć. Zwłaszcza, że patrz, ja mam amulet 20 siły. I pierścień 10 i 10. Także to są chyba najmocniejsze z tych, które można osiągnąć. Lester. Stary draniu, gdzie jesteś? Lester jest chyba jeszcze wyżej. No to się spinamy jeszcze wyżej. Udało się tutaj skoczyć. To były wtedy te harpie. Tam jest sama góra. To nie wiesz co jak? No nie wiem, mordo, przeszedłem tę grę 20 razy i... Jak mi nagrasz wszystkie skrzynki w starym obozie i co w nich jest, to ci uwierzę, ale... Że 200 siły i 250 zręczności bez użycia kodów, to akurat ciężko mi uwierzyć. Gdzie jest to pomieszczenie? Z książką, gdzie Lester czyta. Będzie tu. Jest Lester. Zbudź się. A, mówisz o Gothic Online. No to Gothic Online to...
zupełnie inna bajka, bo on jest trochę podedytowany, to tam nie będzie koniecznie to samo, co tutaj. Przekazaliśmy mu o spotkaniu, dostaliśmy 10 punktów za free. Co to za opcja dialogowa? Jestem ranny. Możesz mi pomóc? Weź ten napój uzdrawiający. Wow! Niech Lester dał mi napojek. Dzięki Lester, ty to jesteś kozaczek. Napijemy się. Wpisujemy gierkę i co? I znowu ryzyk fizyk. Znowu ryzyk fizyk, czy nam się uda tepnąć do nowego obozu. Jest. Cieszę się, że wróciłeś. Stało się coś strasznego. Niech zgadnę. Wolna kopalnia została zaatakowana przez strażników ze starego obozu, którzy niespodziewanie wyrośli jak spod ziemi. Zaraz. Jak? Ależ oczywiście. Dowiedziałeś się o tym w starym obozie. Gorn zjawił się tutaj tuż przed tobą. Co mogło skłonić Gomeza do podjęcia tak drastycznych działań? Przecież musiał zdawać sobie sprawę, że ten napad stanowi wypowiedzenie wojny. Olika i co tam? To słychać u naszego Olika. Stara kopalnia została zalana przez podziemną rzekę. Zalana? Naturalnie. Teraz zaczynam rozumieć. Gomez został przyparty do muru. Jest teraz jeszcze groźniejszy niż kiedyś. Gomez wymordował wszystkich magów ognia. Wymordował? Na Beliara? Czemu miałby zrobić coś takiego? Magowie sprzeciwili się atakowi na wolną kopalnię, a tym samym stanęli Gomezowi na drodze. Zatem jesteśmy zgubieni. Bez pomocy pozostałych 6 magów nie uda się nam zapanować nad energią wyzwoloną podczas detonacji kopca. Mimo wszystko dziękuję ci za dostarczenie tych przykrych wieści. Wróg już nas nie zaskoczy. Kiedy wysyłałeś mnie do magów ognia, wspomniałeś coś. O, widzisz, to wielkie dzięki, że Olik wspomniał. Cóż, miałem nadzieję, że obejdziemy się bez jego pomocy. O kim mówisz? No dobrze, już dobrze. Wiele lat temu. Wolałbym wersję skróconą, jeśli łaska. Bądź cierpliwy. 13 mag? Według legendy miało was być tylko 12. Niewielu z żyjących pamięta dokładnie wydarzenia tamtych dni. Ten 13 mag był naszym przywódcą. Tuż po założeniu starego obozu, a wtedy był to jeszcze jedyny obóz w kolonii, ów mag postanowił wieść życie samotnika. No wiemy. Jak ma na imię ten 13 mag? Nazywał się Xardas. Dzisiaj już tylko garstka ludzi pamięta o jego istnieniu, ale ci, którzy go znali, nazywali go po prostu nekromantą. Dlaczego opuścił stary obóz? Xardas chciał kontynuować swe badania nad przyzywaniem ożywieńców i istot z innych wymiarów. Nie tylko Gomez zaczął się tym niepokoić. Zajebiste imię, nie? Pozostali magowie również krzywo patrzyli na niego i jego plugawe badania. I co się z nim stało? W odróżnieniu od Gomeza, Xardas nie był rzeźnikiem i wolał uniknąć otwartego konfliktu. Pewnego dnia opuścił obóz. Wiesz może, gdzie podziewa się teraz ten 13 mag? Żyje w odosobnieniu, w swej wieży, gdzieś na terytoriach kontrolowanych przez orków. To chyba najdalej wysunięty na południe punkt całej kolonii. Spróbuję dotrzeć do tego Xardasa i poproszę go o pomoc. Tylko on jeden może nas teraz uratować, a gdyby nawet on nie wiedział, jak nas stąd wydostać, albo nie zechciał nam pomóc. Będzie i zechce. Jest jednak inny problem. Mianowicie? Cóż, przez te wszystkie lata kilkakrotnie próbowaliśmy nawiązać z Xardasem jakiś kontakt, ale wygląda na to, że nie życzy sobie, żeby mu przeszkadzano. Co chcesz przez to powiedzieć? Żaden z wysłanych przez nas posłańców nie wrócił z jego wieży. Musisz znaleźć jakiś sposób, aby przedrzeć się przez strażników Xardasa. Widzę, że szykuje się nie lada wyprawa. Jak mogę przedostać się do Xardas? Niestety, nie mam żadnego pomysłu. Radziłbym ci jednak rozejrzeć się trochę w naszej bibliotece. Może w którejś ze starych ksiąg odnajdziesz jakieś wskazówki co do mocnych i słabych stron istot przywołanych magicznie. W takim razie pójdę rozejrzeć się trochę po bibliotece. Nie obawiaj się, niedługo wrócę. Obyś wrócił cały i zdrowy. Olik, dawaj Fortnite. No nie mam Fortnite'a, Olik, niestety. Bo tak się składa, że musiałem sobie zrobić miejsce na Call of Duty na dysku i odinstalowałem. Niezbyt lubię Fortnite. Fortnite to jest zajebista gra, super wygląda, ma zarąbiste skiny, fajnie się szczela, zwłaszcza snajperkami.
Ogólnie wszystko super, ale budowania nie cierpię. Denerwuje mnie to budowanie, że każdy wróg buduje bardziej niż strzela, bo taka jest prawda. No niestety nie mam Fortnite'a, chwilę by mi się ściągało, bo wy co, jak co wiecie ile Fortnite waży. Witaj! Spotkałem Diego i Miltena przed starym obozem. To dobra wiadomość. Mają się spotkać z tobą i z Lesterem w zwykłym miejscu. Dzięki. W dzisiejszych czasach nie ma nic cenniejszego niż kilku oddanych przyjaciół. Jesteś już prawie jednym z nas. Udowodniłeś, że można na tobie polegać. Co zamierzasz robić dalej? Musimy zmienić całą naszą strategię obrony. Dopóki Lee nie zdoła przeorganizować swoich oddziałów, dołączę do prowizorycznej straży Korda. Przygotowujecie się do kontrataku? Jeszcze nie, ale gdybyś mnie kiedyś potrzebował, zacznij tutaj i idź w stronę kopalni. Witaj! Do zobaczenia! W stronę kopalni. Okej. Idziemy niedługo w stronę kopalni. Dobra, dwójeczka. Carda z nekromata i nadal wytwórnia ziela, ja pierdziel. Zawsze to samo. Zawsze to samo. Jakbyś się pospakował. Zawsze to samo. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni. Oryk stoi tutaj. Jest tutaj Lee. Schowajmy jego broń, żeby nas nie najewał. Spartanek, pozdro do Lika. Siemanko, ja ciebie też pozdrawiam. Olig, pozdrawiam Spartana. Pozdrawiam was wszystkich. Ekipo Olika. Pograłbym chętnie. Nie, on już był na moście wcześniej, z nim gadałem. Chętnie bym pograł Fortnite'a z wami, tylko będę musiał ściągnąć, więc może następnym razem zagramy. Jak będziesz widział, Olig, że ja streamuję w tym samym czasie, co ty, daj mi znać, to może się nam uda. Co myślisz o całej tej sprawie z kopalnią? Tym razem posunęli się. Bo niedługo kończę strumyk. Jeszcze tego pożałują. Bo mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia. O nie! Wywaliło GRK. Pozdro do Lee'ego. AJ, siemanko mordeczko, dzięki wielkie, że wbiłeś do zamaskowanych na strumyk. Ja też pozdrawiam ciebie serdecznie. Szybki restarcik, bo się gierka... Skrasik. Powiedz Innos, ile pokazuje, że już stream trwa? Bo chcę mniej więcej obliczyć odcinek. Mam już dość tej paplaniny. Tej historii mój... 54 minuty. No to akurat myślę, że zaraz skończymy odcineczek. Okej, Olig. Myślę, że zaraz jak odbijemy kopalnię, to zobaczę miejsce na dysku, może ściągnę Fortnite'a. Ludzie zawsze gadają. Witaj. Witaj. Na razie. Do zobaczenia. Ruszamy do kopalni. A wilk czasem nie może nam zrobić zbroi z płytek pełzaczy? Niech bezimienny o niego zahaczy. Zaraz sprawdzimy tę plotkę. Jak nie, to pociągamy go jak płotkę. Witaj! Nie mogę... Okej.
No option. For now. Misja Xarda z Nekromanta. Okay. Mamy 140 siły, 100 zręczności, mistrza kuszy, 23 level i chyba będziemy musieli zdobyć albo miecz blizny, jak się go uda znaleźć jeszcze w tej grze, albo po prostu zostać przy tym, co mamy i czekać na Uriziela. Następna rzecz, jaka jest w planach, to zdobyć zbroję z płytek pełzaczy i wyruszenie do Xardasa i na terytorium orków trochę sobie pociachać i odbicie wolnej kopalni. Ale to zrobimy już w następnym odcineczku.